ubieram się. Wystartowały! I czemu płaczesz? Nie wiem, po prostu nie sądziłam, że to kiedykolwiek zobaczę. Zobaczy, czemu Kasia płacze. Ale ładne. I te skały też takie ładne. Wow, a jutro tam będziesz? No fajne są te balony. Strasznie mamy piękną miejscówkę. Dziękuję Karolowi i Oli za polecenie tego miejsca. Baliśmy się tutaj wjechać, bo wjeżdżaliśmy w nocy, nic nie było widać, nie widzieliśmy kompletnie nic, ale mamy takie primo po prostu miejsce, kompletnie nikogo poza nami, przyjemnie. Balony już kończą swój lot. Mniej więcej taki lot trwa około godziny i no jak widzimy już opadają coraz niżej, wracają do wioski. Niektóre dopiero startują, więc może czekały na jakichś spóźnialskich, no ale słońce już wyszło w pełni, więc możemy wracać do spania tak naprawdę. O, jaki do spania, to jest tak pięknie. Ja idę zaraz na spacer. Idę oglądać te niesamowite formacje skalne. Tamte mnie ciekawią, takie grzybki, takie coś. No. Ja czytałam, że te skały, w ogóle cała ziemia tutaj powstała przez wybuchy wulkanów. I potem było tutaj dużo magmy, tufu, no i wiatr, woda, śniegi rzeźbiły po prostu w tych skałach różne formy, no i przetrwały te najmocniejsze. I właśnie te najmocniejsze stworzyły te stożki. A. Kozackie. No. Jedzie, ale ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby balon, żeby nie odleciał ten samochód. Placzeje, traci powietrze i tam ściągają go na dole. Co, Łukasz? Jadę do miasta.
żeby potargować się i żeby zarezerwować bilet, bo patrzyłem online i są po 200 i 300 euro, więc jadę do miasta, może mi się uda bić trochę z ceny. Więc trzymajcie za mnie kciuki. W czasie, kiedy Łukasz załatwia lot balonem, ja idę na spacer. Idę zobaczyć tutaj okolice, popodziwiać te piękne formacje skalne, no i zabieram oczywiście Was ze sobą. Dobra, nie, po prostu nie mogę. Zobaczcie na to tam. Tutaj, ten otwór w skale, to jest właśnie mieszkanie. I tam kawałek wyżej także. Wow! Ten tuf, ta skała, która tutaj jest, ona jest właśnie bardzo taka plastyczna, można łatwo w niej rzeźbić. No i ludzie od wieków tutaj właśnie rzeźbili sobie w ich wnętrzu domy. Zarówno naskalne, jak i wewnątrz, i podziemne. I nie spodziewałam się, że to zobaczę tutaj, tak blisko. Myślałam, że to będzie bardziej w mieście, albo w jakimś skansenie, czy muzeum. A to jest po prostu wszędzie. A tu co, czyżby mieszkanie w skale? No. Ktoś tu mieszkał, ale heca. Ciągnąłem Darka, przyjaciela naszego, z węży mord w drodze, ponieważ Darek się umie targować. Ja niestety nie mam takiego daru. Darek od razu z grubej rury do gościa, nie? Tam czytałem dzisiaj, że w internecie są po 200-300 euro za osobę. Tutaj gość od razu do Darka mówi 60, a Darek, ty jakie 60? 40! No ale udało się nam stargować na 55. Wydaje mi się, że jest szansa na te 50 jeszcze euro. O, o widzisz, tu już gość mówi 50, no to idę. Dobra, jesteśmy w następnych drzwiach, tam gdzie nas pan zawołał. Zeszliśmy z ceną do 50 i właśnie teraz daliśmy mu paszporty i przygotowuje jakąś dokumentację, nie wiem, jakieś będzie teraz papiery wypełniał. Jutro przyjadą po nas, powiedzieliśmy, że mieszkamy na kempingu, bo zaraz obok tej miejscówki, gdzie my śpimy, jest kemping. I tam po prostu przyjedzie jutro samochód, odbierze nas, zawiezie na miejsce i odwiezie z powrotem na kempa, czy pod drzwi kempingu. Wszystko załatwione, bardzo szybko. Dobrze jest mieć takich przyjaciół. Dobra, sprawa została szybciutko załatwiona, więc wracamy. Można sobie też jeździć na motorze, na kładzie, może wynająć Cadillaki. W tej miejscowości wszystko można zrobić. Ona jest miejscowość stworzona przez turystów dla turystów, a w ogóle cała historia tej Kapadocji jest związana bardzo mocno z Instagramem i z rozwojem Instagrama, bo mnóstwo Instagramerów, po prostu Instagramerek robiło tutaj zdjęcia tym balonom. No i to przyciągnęło z całego świata tysiące turystów. No i miejscowi ludzie teraz po prostu z tego żyją. To był ekspresowy spacer. Wracam do vana, bo właśnie mi Łukasz napisał, że on też wraca. Także pewnie jeszcze tu gdzieś wrócimy, może nawet się przejdziemy tym kanionem, zobaczymy.
So that's gonna be engagement, proposal, love. Takie coś. Super. Słuchajcie, tutaj właśnie przyjechali chłopaki, które ustawiają miejsce, w którym przyjedzie chłopak z dziewczyną i się jej oświadczy. Będą mogli zajadać się sztucznymi chyba owocami tutaj, popijać kawki, orzeszki. Wow. A tam trwa sesja zdjęciowa z tyłu, za tą całą imprezą. No a orzeszki się marnują tam na tym stole. Dzień dobry. Jest 5:30. Ekipa Podróżowanie i Węży Mord w drodze. Wyruszyli w ciemną wyprawę. Przed siebie. Podnosi się, podnosi. Podlecieliśmy, bardzo nisko się obniżyliśmy i przylecieliśmy normalnie na, no nie wiem, chyba się tu... Bam! Chyba się... Jezus! Jak mnie wystraszył! Potatoes, flowers, melon, Instagram address, Bir tane şampanya verin öbür balon.
wylądowaliśmy cało i bezpiecznie. Jak na razie nie schodzimy z koszyka, tylko założyli nas na lawetę, na taką szczepkę. I laweta assistant odwozi nas teraz do hotelu. Do kampera. No większość ludzi z hotelu, my z kampera. No jak, opowiadaj. Super, wspaniale, cudownie, pięknie. Najlepiej, super było, mega. A wam podobało się, bardzo, Dorotka? Bardzo, stres minął. Dorota ma w ogóle lęk wysokości. I jak z lękiem wysokości, dałaś radę? Super, no to. Super, super. Dla mnie trochę za mało mocy, nie było skoków. Nie było skoków, no. Dlatego ty zostajesz. Właśnie miałam mówić, że to co było dziwne, wydawało mi się, że to będzie szarpać, a ten ruch był tak super płynny, to poruszanie się balonem. W ogóle nie było czuć żadnych drgań, właśnie wstrząsów, super. Mhm. A teraz? Teraz imprezka, o serduszko ułożyli. O ja, zobaczcie co tutaj na nas czeka. Serduszko. Balon start flight. 35 person, landing 28. Person valley jump. Start open 1 hour 5 minutes. Maximum 700 meters. Soft landing. Thank you very much. Teşekkür. Champagne shower. Yes. Cold. Cold here. 1, 2, 3. Szampan zlana jak śmietana. No to zdrówko za ten cudowny lot. A to, ja tu to. O, to ja już wypiłem. Dostałam dyplom za to, że przeleciałam balonem. Certyfikat lotu. O ja, powiesimy sobie na ścianie zaraz obok naszego przycisku z YouTube'a. Może mi zrobić zdjęcie. Lifetime experience. Jak lecieć balonem, to tylko tutaj. Pięknie. Powolnym, śpiącym krokiem idziemy teraz do busa. Bus nas ma odwieźć do miejsca, gdzie nas wysadził. Natomiast mamy taki plan, żeby poprosić kierowcę, żeby nas wysadził w centrum miasta. Poprosilibyśmy sobie zjeść jakieś śniadanie, bo tak naprawdę nie mamy nic do jedzenia chyba w vanie. Zjemy takie tureckie śniadanko, może z turecką kawą nawet. Pan mi ubrał taką czapkę. Co myślicie? Mógłbym chodzić po ulicy w takim czymś? Moja Turczynka. O, popatrz. O, ty też zostałaś pięknie ubrana. No w sumie? Już co? Ładnie. Robimy teraz przerwę na soczek z granata. Pani nam wyciska granat, a granat jest jak Red Bull i działa podobno, bardzo dużo energii daje. Więc jest nam to potrzebne. Po tym powstaniu o 4 rano. Jak się masz? Dziękuję. Dobrze. A ty? Kochanie. Kochanie. Jako tako. Jako tako. Rozdzielamy się na chwilę, część naszej ekipy idzie do Muzeum Goreme, czyli to będą właśnie wyrzeźbione w skałach domy, kościoły i tak dalej. Wejście kosztuje 100 lir. A pozostała część ekipy, czyli ja, zostaję tutaj, żeby pilnować rzeczy i odpocząć, bo ja już jestem zmęczony i mnie nie cieszą muzea. Więc oddaję kamerę do Kasi. Thank you.
Na terenie muzeum znajduje się przede wszystkim bardzo dużo kościołów, ale nie tylko, bo są tu też kaplice i inne takie święte miejsca związane z kultem chrześcijańskim. I to wszystko dlatego, że tutaj właśnie osiedlali się ówcześni chrześcijanie, a także mnisi. I co więcej, tutaj były całe jakby zespoły klasztorne, bo właśnie te pomieszczenia za mną, to był spichlerz, to były miejsca, gdzie gotowano, a także gdzie jadano, czyli reflektarz. Tam właśnie widać wyrzeźbiony w kamieniu długi stół z dwoma rzędami siedzeń wokół. Także to jest właśnie miejsce, gdzie mnisi ówcześni spożywali posiłki. I oni się tutaj osiedlali, właśnie zamieszkiwali jaskinie, a także zaczynali drążyć je w dół, pod ziemię, bo właśnie tutaj chowali się przed prześladowaniami na początku ze strony zarówno Rzymian, jak i muzułman. Wiadomo, że z czasem Rzymianie także przejęli chrześcijaństwo, więc jakby już nimi się nie musieli przejmować. W każdym razie właśnie tutaj, w tym miejscu można znaleźć wiele świętych wizerunków. Zobaczcie, tam w środku jest także właśnie wizerunek Matki Bożej, Jezusa. Aczkolwiek no, na przełomie dziejów, kiedy te ziemie stały się muzułmańskie, no to część tych twarzy świętych jest wydrapana niestety. O, widzę, że przybyło vanów. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witamy. No, miło się w końcu spotkać. I to jest ten piecyk. Jezus, jak to pięknie wygląda. A jak pali? Tylko tak mignę. Pokażę, jak się urządziliście. A wam powiem, od razu zdradzę, że umówiliśmy się już dawno z Mają i Krzyśkiem. Bardzo dawno się już umówiliśmy na to, że nakręcimy im awanturę. Także śledźcie koniecznie nasz kanał. Jeżeli go nie subskrybujecie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco. I nie przegapicie odcinka, w którym poświęcimy cały odcinek tej pięknej kaczuszce. Super, jestem bardzo zadowolony. I pierwszy kamper z kominkiem, który polski kamper z kominkiem, który widzieliśmy na własne oczy. Musi być rura izolowana, bo przejście przez dach jest... Wyszłam sobie na dach dzisiaj, żeby mieć jeszcze lepszy widok i jest wspaniały. Startują kona z balonem. No i przy okazji tego pięknego poranka z balonami, to już będzie trzeci nasz poranek tutaj, chciałbym się z wami pożegnać. Chciałbym podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zarówno lot balonem, oglądanie balonu, jak i cały vlog. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Przypominam o tym, że trwa przedsprzedaż książki Droga. Wszystkie książki zamówione w przedsprzedaży wysyłamy na nasz koszt, czyli jest dostawa bezpłatna. Warto z tego skorzystać, bo jak się skończy przedsprzedaż, to później ta dostawa będzie już płatna. Serdecznie wam dziękuję, pozdrawiam, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.